Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się pierwiastek z 3 przez 2. Wartość wyrażenia cosinus kwadrat alfa odjąć 2 jest równa. Zobaczmy. Podali nam funkcję sinus alfa. Z czego możemy skorzystać? Możemy to zadanie rozwiązać na kilka sposobów. Ja pokażę swoją propozycję na to zadanie. Skorzystajmy z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna mówi tyle, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. No i ten cosinus kwadrat alfa zaraz podstawimy. Dobrze. Wiemy, że sinus to jest pierwiastek z 3 na 2, a tu jest sinus kwadrat. No to podstawiam, czyli pierwiastek z 3 na 2 do kwadratu, no bo mamy, tu jest sam sinus, a tu jest sinus kwadrat, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu to są 3 czwarte, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Przerzucamy 3 czwarte na drugą stronę i mamy, że cosinus kwadrat alfa to jest 1 odjąć 3 czwarte, czyli 1 czwarta. Nasz cosinus kwadrat alfa to jest 1 czwarta. Teraz tę wartość podstawmy w to miejsce i co otrzymamy? Otrzymamy, że 1 czwarta odjąć 2, co to będzie? To będzie minus 7 czwartych. Skąd to wziąłem? 1 czwartą zostawmy tak jak jest, a dwójkę zapiszmy, że to jest 8 czwartych, prawda? No bo 8 podzielić na 4 to jest 2. Zmienimy, żeby mieć wspólny mianownik. No i zobaczmy, 1 odjąć 8 to jest minus 7 czwartych, czyli całość mogę zapisać jako minus 7 czwartych i to jest odpowiedź A.